jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Mściwojewski, MMA Być na bieżąco, razem ze mną uradowany Żurom. Siema, siema. Żurom jest przed walką, ale to, ten wywiad będzie specyficzny, ponieważ będzie i przed walką, i po walce. Tak, bo mam poczucie humoru, chcę zobaczyć, żebyście zobaczyli, jak wyglądam przed walką i jak wyglądam po walce. Mam nadzieję, że mój luj ogłuszacz zniszczy bonusa, ale jeśli on mnie zniszczy, to mogę po prostu już wyglądać trochę inaczej i będzie weselszy wywiad bardziej po walce. Ale myślisz, że bonus jest w stanie cię zaskoczyć ogólnie w pojedynku? Tutaj wszyscy mówią, że to są lepce, więc ja też tak mówię, w pojedynku na lepce, na liście. Słuchaj, tak naprawdę ja zacząłem zgłębiać temat 3 dni temu, zacząłem oglądać filmiki i zagraniczne i tak dalej. Dzisiaj dowiedziałem się, wziąłem profesjonalistę tej od organizacji, wytłumaczył mi zasady, bo jak oglądaliście moje treningi w sali bokserskiej, to ja to traktowałem cały czas na zasadzie ruch, ale noga mi chodziła, a tu nie można nóg odrywać. No więc nie. Cały mój plan, co ćwiczyłem z trenerem Jackiewiczem i z drugim, to okazało się, że ale tego nie mogę robić. Jaki można mieć plan w takim pojedynku? Plan mi o to chodziło, że jak stoisz naprzeciwko ciebie, pokażę, tak? To jak stoisz w pozycji bokserskiej, no, to możesz robić taki ruch i oderwać nogę, czyli robisz na ten. A tutaj stoisz sobie prosto i nie mogę ruszać nóg, tylko muszę mierzyć, więc to jest, o to chodzi mi, o technikę. Rozumiesz? A ja wiem, że lepy to są lepy, że to niby prosto wygląda, ale też nie można trafić tutaj w ucho, nie można trafić tutaj, tylko musisz idealnie wejść. Więc... szczękę. Szczękę, tak. Więc ja się tego wszystkiego dzisiaj uczę. A bonus już to, widzieliście co on wyprawia na internecie, ja tego nie obserwowałem, że dostaje od tego trenera 1000 ciosów, ja nie wiem, co tu się wydarzy, nie? Ale bonus ma, wiesz, zawsze jak dostaje cios, to broda nisko. No. I nie tak, bo on chroni brodę, żeby ten jest szczękę nie dostać. Że jest punkt nerwaliczny. Jeśli on tak dzisiaj stanie, to ja tak samo stanę, żeby było wyrównane szanse, bo ja nie będę z odkrytą brodą walczył, skoro on tak będzie stał. To ja też tak se stanę i będę stał, nie? No tak, oczywiście. No. Myślisz, że znokautujesz bonusa? Mam nadzieję, jep, jest ze mną, punchdown 4. O, Rafał. Kto ma wiedzieć, ten wie, tak samo pozdrawiam zawsze prawo do widzeń, to dlatego zrobiłem sobie tutaj te dziary, żeby i uwolnić Ternita, bo cały czas reklamuję, że niewinni ludzie siedzą w aresztach i tak samo rodziny nie mają dostępu do ich od ponad roku. Nie wiem, czy nam się dźwięk nagrywa. Nie, jest wszystko. Wszystko się nagrywa. No to powtórzę jeszcze raz, że prawo do widzeń, czyli wbijajcie na Instagram, taka dziewczyna z Krakowa założyła, bo nie może z dziećmi przyjść do swojego chłopaka, który siedzi i to trzeba popierać. Tak samo Ternita, pozdrawiam serdecznie, chłopak siedzi niewinnie, dostał dożywocie, więc widzisz, to są ciężkie tematy, wiesz, a humorystycznie... Tak, nie jestem w takich tematach. Dlatego ja po prostu mówię, co mam tu na ciele, bo to cały czas wspieram. No i wiadomo, moje, kto ma wiedzieć, ten wie, ale dodałem war. O, war. No, więc zobaczymy, co to będzie się działo. No co, dzisiaj mnie trochę karły zaatakowały. Krycha nas nagrywa. Krycha! Ja cię pomszczę, ty mnie nie będziesz miał sąsić. Normalnie Krycha mówię ci. No, zobaczymy, no. Zobaczymy, co to będzie. Żurom, już króciutko, bo to będzie podwójny wywiad, musimy sobie zdać z tego sprawę. Tak. Ostatnie pytanie. Za którym strzałem chciałbyś wygrać ten pojedynek? Słuchaj, ja bym chciał najlepiej, że wychodzę, wylosowuję, że ja pierwszy strzelam, bonus idzie spać, ja mówię siemanko, pozdrawiam i lecę na miasto, wiesz co chodzi? I to by było najlepiej, ale z szacunkiem do przeciwnika może potrwa to na całą wymianę i po prostu sędziowie będą musieli zadecydować, kto z nas wygrał. Dlatego zobaczcie moją twarz i spotkamy się, tak obiecałeś, po całej walce. Za kilka sekund, tak słuchajcie, kurtyna opada i zaraz jest kolejna część wywiadu z Żuromem po pojedynku. Oh yeah! I co, witam z powrotem. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ho, ho, ho. Witamy z powrotem. Zwycięski Żurom po walce wieczoru. Żurom, dużo jest kontrowersji a propos werdyktu. Ty myślałeś, że wygrasz, czy raczej myślałeś, że przegrasz? Nie, ja myślałem uczciwie, że będzie czwarta runda jako dogrywka, bo żeśmy szli równo. Ja się na tym sędziowaniu zupełnie nie znam, dla mnie to jest nowość. Bonus tam trochę ściemniał, bo ja czułem, że ciosy wchodzą, tak widzisz, mam rękę napuchniętą ostro, więc ten trzeci cios naprawdę ładnie przymierzyłem. Odpukła ci ta ręka. Tak, i ja czułem, jak to weszło i go zamroczyło, on tam udawał dobrą minę do złej gry, ale myślę, że ja zostałem, miałem odjęty pół punktu, czy tam punkt za to, że się raz cofnąłem. Punkt, przepraszam, a on miał te 1,5 punktu za to, że no, uderzył mnie w ucho nad górę i dlatego mnie odcięło, zamroczyło i do tej pory na ucho nie słyszę, więc no, ja wiem, że tego specjalnie nie zrobił, ale sędziowie są chyba profesjonalistami, to nie jeden sędzia ocenia, tylko więcej. No i cieszę się, że wygrałem. Oczywiście, tak jak w każdym portalu mówię, że bonus, możesz to odzyskać. Ja ci daję prawo rewanżu, tak samo jak rozmawiałem z wodarzami, jeśli bym
przegrał, to ty byś dał mi takie prawo rewanżu, więc jak najbardziej możemy się spotkać na najbliższych, tam nie wiem, za 3, 4, 5 miesięcy i możemy tą sytuację wyjaśnić. Ja bym najchętniej chciał, że dostać od ciebie lepa i paść, albo żebyś ty dostał lepa i paść, wtedy by nie było żadnych spekulacji. To zdradź nam teraz tą siłę luje ogłuszacza bonusa BGC. Czuć? Nie, czuć, ja to już nie powiedziałem, czuć rzeczywiście... Ten jeden wszedł ostro, trochę drugi. Tak, ale to ten wszedł właśnie na ucho. Nie dość, że mu dobrze weszło, to jeszcze na ucho. Trzeci już tak nie odczułem, pokazywałem, że jest luz, nie? A ja z kolei pierwszy nie za dobrze przyłożyłem, drugi już poprawiłem lepiej, a ten trzeci aż mi ręka spuchła i go zamroczyło. Widziałem i pokazał, że jest wszystko ok, ale widziałem, że minę miał zdziwioną, więc myślę, że wygrałem uczciwie, niewielką ilością punktów, ale wygrałem. Żurom, co to jest w ogóle za uczucie, kiedy czekasz, aż ktoś cię uderzy? No właśnie dziwne, bo ja zawsze byłem nauczony, czy na ulicy, czy gdzieś jak ćwiczę, to że się zasłaniasz, ćwiczysz, kontrujesz, a nie, że czekasz, aż ktoś ci wypłaci luja, wiesz, na twarz. Więc dla mnie to jest dziwne uczucie, że czekasz i musisz po prostu to otrzymać, tak? I tylko widzisz w pewnym momencie, jak ktoś się zamachuje i ta łapa leci, więc no jest to niemiłe uczucie, ale mówię, też można pokazać, że jesteśmy mężczyznami z krwi i kości i to nic strasznego się nie wydarzyło, trochę mi twarz opuchła, trochę policzek boli i to wszystko, nie? Ale spodziewałeś się, kiedy przyjmowałeś tą walkę, że możesz ją wygrać? No ty... Znaczy ja w sumie szczerze nie wiem, jak się można tego w ogóle przygotowywać. Ja tego się w ogóle nie przygotowałem tak naprawdę. Po prostu ćwiczę haki, ćwiczę kopnięcia, przygotowuję się do walki MMA. Teraz już mogę powiedzieć, bo jesteśmy po walce, czyli 18 czerwca na VIP 2 u Najmana. I to, do tego się przygotowuję, wiesz, haki. Tutaj są zupełnie inne uderzenia, nie można nogi odrywać, więc ja wszystkie warunki dzisiaj się dowiedziałem od profesjonalnych sędziów i starałem się tego nie zrobić, bo bałem się, że zrobię coś nieodpowiedniego i będę zdyskwalifikowany. Stało się, że bonus źle trafił i on został zdyskwalifikowany. Ale bonus się zdenerwował, widziałeś? No słuchaj, no jego... No zdenerwował się, no słuchaj, chłopak ćwiczy, przygotowuje się, to jest dla niego wyzwanie sportowe. Przed chłopak, który w ogóle do tego się nie przygotowywał i z nim wygrał, więc on troszkę tak się poczuł, no wiesz, ale mówię, bonus, to jest tylko sport, wracamy do tego, bawimy się znowu z powrotem, ja ci daję szansę na rewanż i wtedy mam nadzieję pokażemy, że na przykład ciebie albo mnie odetnie i wtedy sędziowie nic nie będą mieli do gadania, no bo po prostu stwierdzą, tak dzisiaj była walka, widziałeś jak koleś pięknie chłopa tak zgasił, że nosze były. Masakra, no tak bym nie chciał skończyć tak samo bonus, no bo po co to jednak zdrowie się traci, ale ogólnie mi chodzi, żeby była uczciwa, pach, 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 pozałatwiane. Ja się spodziewałem, że będzie czwarta runda, sędziowie zadecydowali inaczej, nie mi to oceniać, ja się cieszę z wygranej, pozdrawiam tych, co mi kibicowali i tych, co mi nie wierzyli, bo też mnie to napędzało, ale ja przyszedłem z nastawieniem, żeby mam wygrać, bo jeśli bym miał, że przegrać, to w ogóle nie podejmował takiego wyzwania, stwierdziłem, trenerzy mówią, Andrzej, ćwiczysz ciężko, przyjmujesz ciosy, masz dobrą, tą szczękę sobie załatwiłem, mówi, spróbuj, przygoda, nie? No i ta przygoda skończyła się moją wygraną, jest mi niezmiernie z tego, jestem dumny, tak samo dzisiaj był mój syn, widziałeś, to wiesz, co dla dzieciaka czy dla córki mojej, jakbym przegrał, to by było, wiesz, a teraz syn cały czerwony, rozpromieniony, ja. Kubuś, kocham cię, Julia, cię kocham, to też było zrobione. To są moje dzieci, właśnie tymi rękoma zarobiłem ci dla nich pieniądze na wakacje, a raczej tą prawą ręką. Żurom, ostatnie pytanie, czyli co, zobaczymy ciebie jeszcze na punchdownie. Tak, jeśli, znaczy, słuchaj, nie jestem właścicielem, włodarzem organizacji, ale jeśli mnie zaproszą, to na pewno tak, bo mówię, no fajna zabawa poczułem dzisiaj, no i też kosztuje, wiadomo, trochę zdrowia, ale jestem przygotowany na jakiegoś kolejnego przeciwnika. Tutaj była waga podobna, bo bonus mówił, że waży około 100 kilo, ja 107, więc też nie była różnica i chciałem pozdrowić malutkich. Taką walkę no, dzisiaj dali, naprawdę szacun. Serducho, malutcy dzisiaj byli kozakami i w szoku byłem, że ten mały wytrzymał z tym drugim, troszeczkę większym, bo no zajebista walka, nie? W ogóle ogólnie gala mi się cała spodobała, fajne nastroje, fajna, pozytywna energia i co, jestem na razie dumny, Andrzej Żurom Żuromski, zapraszam na Instagram i chciałem jeszcze powiedzieć to, co wtedy, prawo do widzeń, zapraszam na Instagram, żeby ludzie mogli mieć widzenia w aresztach, bo rodziny nie mogą przychodzić, ja dzisiaj logotypy wrzuciłem w ogóle bez żadnych pieniędzy, poreklamowałem. Jeb, pozdrawiam, Rafał Jackiewicz i Żurom oczywiście, stop pomówieniom PDW i kto ma wiedzieć, ten wie war, bo to jest, teraz jest war, teraz ćwiczę i jest fajnie. A z kim zawalczy Żurom, kto ma wiedzieć, ten wie. A tak, kto nie wie, to się wkrótce dowie. Miłego wieczoru, pozdrawiam sympatyków portalu, dużo zdrówka. Trzymaj się, na razie. Hej.